6 października wspominamy świętego Franciszka Tramvantron, męczennika. Franciszek pochodził z centralnej części Wietnamu. Urodził się w rodzinie katolickiej około 1825 roku. Tak jak jego ojciec, był żołnierzem w stopniu kaprala. Był żonaty i miał 5 dzieci. W czasie prześladowania kościoła w Wietnamie razem z 11 podkomendnymi został aresztowany. Kazano im podeptać krzyż. Tylko on nie wypełnił tego polecenia. Franciszek został za to uwięziony, podczas gdy pozostali wrócili na wolność. Torturami usiłowano zmusić go do wyparcia się wiary, lecz Franciszek się nie złamał. Pozwolono mu na to, by jego 8-letnia córka, Katarzyna, została w więzieniu i pomagała mu. Kiedy dowiedział się, że w jego parafii rozpoczęła się katecheza dla dzieci, odesłał ją do domu, by mogła w niej uczestniczyć. Franciszek został ścięty 6 października 1858 roku, tylko dlatego, że był katolikiem i wierzył w Pana Boga. Miał około 33 lat. Został beatyfikowany 2 maja 1909 roku, a kanonizowany 19 czerwca 1988 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Franciszka, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.